przekonaj, że tak ma być, że w pogłosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na jeszcze jedno Boże Narodzenie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strach, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strach, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy stole. Dlaczego ludzie zapomnieli o tym, że Jezus rodząc się w Betlejem przyniósł na świat miłość, którą mamy wcielać w życie poprzez dobre uczynki? Pani, daj Pani spokój. Nie mam czasu. Muszę iść do supermarketu kupić prezent na święta. A tam pewnie są ogromne kolejki. Można? Czy miłość jest najważniejsza? Proszę mi nie przeszkadzać. Muszę sprawdzić te akta, nanieść poprawki w sprawie, którą mi zlecono. Dlaczego ludzie zapomnieli o miłości, którą przyniósł Jezus? Przepraszam? Dlaczego ludzie zapomnieli o miłości, którą przyniósł Jezus? Niech Pani da mi spokój. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy dzień. Zwykły dzień, który gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy wszystkim są życzenia. Trzeba taką, taki drzewo, tchnienie wiatru, łatką śnieg. Uwaga, uwaga! W imieniu cesarza w całym państwie rzymskim zostanie przeprowadzony spis ludności.
To moja wina, że taką sprawę mi zlecono. Przyjdzie Mesjasz, on to wszystko zmieni. On przyniesie na świat miłość. Pośpieszcie się! Ja nie mam czasu tak tu stać. Zbliża się koniec dnia. Przepuśćcie ich! Ona oczekuje dziecka. Tak, a potem nie będę mógł znaleźć miejsca w gospodzie. Chociaż oni nie wyglądają na takich, których stać na izbę w gospodzie. Niech idą. Imię? Józef. Wiek? 26 lat. Miejsce zamieszkania? Nazaret. Zawód? Cieśla. Jak ma na imię twoja żona? Maria z Nazaretu. Dzień już się skończył. Koniec na dziś. Co? Czy coś ci się stało? To nie wiesz, co mi jest, ale nie wiesz, co mi jest. Cicha noc, święta noc. Okuje się ludziom wszem. Spodziewa się dziecka. Może to nastąpić tej nocy. Proszę na nas spojrzeć z miłością. Miłość jest ważna, ale interes też jest ważny, a może nawet ważniejszy. Mam gospodę pełną gości, a wy wyglądacie na ubogich. A kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego syna, owinęła w pieluszki i położyła w żłobie. Żłobek cię tu. Abyście sami zobaczyli Maryję, Józefa i Dziecię Boże. Chodźcie prędko, chodźcie wreszcie i owieczki z sobą bierzcie.